Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o dwóch poradach, z których możecie skorzystać jako właściciele sklepów detalicznych. Pierwsze, dzisiaj klienci dość długo czekają przed naszymi placówkami, w związku z tym warto przygotować plakat, napisać kartkę z informacją o naszych mediach społecznościowych, czyli polub nas na Facebooku, na Instagramie. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ klienci mają dzisiaj dużo czasu czekając przed sklepem, w związku z tym mogą tą informację zobaczyć, przeczytać, a co ważniejsze, wejść na Wasze media społecznościowe. Z drugiej strony Wy możecie tam pokazywać wszystkie informacje, nowe godziny otwarcia danych placówek handlowych, godziny, jeżeli na przykład macie przerwy na dezynfekcję sklepu pomiędzy zmianami, czy wszystkie inne informacje o cenie, o produktach. Klienci dzisiaj, jak widać, to nie tylko młode osoby, dojrzałe, ale również i seniorzy korzystają bardzo dobrze, jeżeli chodzi o mobilność, o komunikowanie się w mediach społecznościowych, dlatego że nas wszystkich do tego przymusiła sytuacja. Także to jest pierwsza porada. Na zewnątrz sklepu informujemy o tym, gdzie nas można znaleźć w mediach społecznościowych. Drugą informacją jest to, że jeżeli klienci czekają przed sklepem, mają to właśnie tego typu koszyki, wózki. No i właśnie, to jest też element, który możemy wykorzystać promocyjnie i reklamowo. Jak to wygląda? Pokażę to od strony klienta, czyli jeżeli tutaj klient czeka, trzyma za wózek, to tutaj ma idealne miejsce, aby popatrzeć na tą część powierzchni tego koszyka. Co my możemy zrobić? Możemy, jeżeli macie na przykład jakąś promocję przygotowaną przez Waszą sieć, z którą współpracujecie, wydrukować na zwykłej kartce A4, zabindować, przyczepić, przymocować do wózków, tym bardziej, że tych wózków nie jest dzisiaj zbyt dużo, dlatego że mamy dalej ograniczenia, trochę rozluźnione, ale dalej ograniczenia z ilością osób przebywających w sklepie. Wtedy klient, czekając przed sklepem, trzyma wózek, może tu patrzeć. Tu się może dowiedzieć o promocjach produktów, o tym, jakie produkty dzisiaj są w korzystnej cenie. Widać wyraźnie, że klienci bardzo chętnie chcą kupować produkty, które są bardzo dobre, jeżeli chodzi o jakość, ale w rozsądnych cenach. Czyli jeżeli dana sieć lub Wy przynależycie do tej sieci, mamy produkty własne, marki własnej, w związku z tym warto to umieszczać. Wtedy klient wie, jakie są u Was te produkty, kiedy przychodzi jego kolej, wchodzi do tej placówki sklepowej, no i może realizować zakupy. Także te dwie rzeczy Wam polecam. Komunikacja o mediach społecznościowych na zewnątrz sklepu, a druga porada związana z tym, aby umieścić reklamę produktów i tego, czego Wy sobie życzycie na koszyku, tak żeby klient czekając mógł się przygotować. Kochani, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, którym mogę pomóc jako Shop Doctor, rozwiązując Wasze problemy związane ze sklepami, z tym, co się dzieje u Was, proszę, piszcie, dodawajcie komentarze i sugestie. Czekamy na Was, na Wasze wszystkie sugestie. O czym byście chcieli, abyśmy mówili, jakie porady? Chętnie Wam pomogę. Razem damy radę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!